Czyli ramzytowy poszedł tryhardować z Robertem Kubicą. Dobra, trudno. My tutaj posiedzimy i co? Halo? Halo, halo. O, dobra. No. Jaki mam sobie wziąć team, kurde? A, nie wybierasz, już nie wybierzesz. Nie wybiorę. Weźmie mi automatycznie, czy jak? Tak. Nie. Tak. Znaczy, zależy jakiego bota przejmiesz, bo będziesz w trybie obserwatora. I możesz sobie przejmować bota. Wiem. Zapomniałem, to sam nie byłem trafiony. Pogoda. Nie ma deszczu. Nie, słonecznie będzie. Co szczęście. No. Jak mnie wybije czy coś, to jak coś, to problem z internetem, bo naprawdę chodzi przez stronę. Okej. A ktoś ma jeszcze wejść, czy nie? Nie, już raczej nie. Nie. To McLarena, za Lando Norrisa. Dzisiaj musi być kurwa jak dobry wynik dla Mercedesa. W końcu. It's pretty quiet out on the track. We should consider getting out there. Czekaj, 5 kilo paliwa mi nie wy... Na kółko, nie. Dobra, wyjeżdżam. No ja też. Cholera, nie mam konfiguracji na PLG. Ja mam konfigurację, ale ja już wjechałem, więc nie podam. Jaka jest najbardziej zbliżona do... Ja też. Jaka będzie najbardziej zbliżona do Belgii? Chiny, Austria, Kanada, Azerbejdżan, Wielka Brytania i Węgry. Co będzie najbardziej zbliżona? Bo mi się wydaje, że Węgry. Ja szczerze nie wiem. Ciężko porównać. Belgia to jest szybki tor, to jest zakręt. A dobra, Holandia choli. Wjechaliście na tym na mety. Cieszę się, kurde, za co ci mi przyjdzie kierka. Nie będzie jeszcze dobre. A tak to jeździ na padzie od Xboxa, który ma chyba 6 lat, nie 6 kas, 6 lat, 4. Tak, 4? 4. Jestem bez koła. Dwóch. Ojojoj. Te dziewięć na ciebie wyrywamy? Nie dobrze. No. Czekaj, a tu Kriks jedzie. Oj. A jak tu się jedzie? Medy hardy? Softy hardy? Softy medy.
Softy medy. Softy medy? Ewentualnie tak, jak będzie safety car, to jak będzie safety car na pierwszą, chociaż no raczej będzie. Wiesz co, bo tu bardzo wolno używają się opony, to dlatego, to stąd te softy medy. Tak, i ja bym radził sobie, jak będzie safety car, to ja bym ci radził sobie do tego, jak to się nazywa. Jak będzie safety car, to zostać na medy i wiesz, i później ewentualnie jak wyjdzie do boksu, to na softy na sam koniec. Nie! Okej, okay, dobra. 42,9. Tyle to ja robię na to przykładzie. Ale nie zrobię teraz, bo tutaj się wchodziłem. Na... to jest chyba te 3. Nie, ale strasznie nie w których zakrętach się ślizgałem, więc... No, jeszcze ja pogoda też... jest taka, nie bardzo. Chyba iście ten trailowy ten setup. To nie jest pogoda na te na softy. Bardziej na może jeszcze na medy, ale najbardziej na hardy. Dobra, zaraz mam. Wody tutaj jest lepiej. Powiedz mi, czy on jest dobry, czy nie. W ogóle kto ma papa? Ja na razie. A jak to? O, mam faster sektor. 42,9. A ja mam teraz drugi faster sektor, czyli mój ulubiony. Czyli jeżeli mi teraz kliks nie zrobi miejsca, to go zabiję. Ja no muszę otwarć ten stopę, się strasznie ślizgam. Muszę coś zrobić z tym setem. Nie zrobię czasu. Może się poślizgnął na te dwa. Jakbym się tam nie ześlizgał, to bym zrobił. Kurde, skończyło mi się paliwo. Chodź, jak ja teraz faster złapa robię. O dobra, nie robię, bo zrobiłem matematykę. Ty jedziesz na pełnej trakcji, roller coaster. Uwierz mi, nie grałem w tą grę 2 tygodnie. Nie chcę się rozwalić. Bo tak gram w ogóle bez trakcji, nie? Na padzie. To jest w ogóle przerąbane. Dobra, powiedzcie mi, czy ten serf nadaje się na wyścig, zaraz wam podyktuję wszystko. Ale jak się ślizgam w kwalach, to chyba nie. Dobra, nieważne, nie walić. Bułka, to tak. So far, our fastest lap is a 1 minute 44.8. Dobra, ja zaraz wracam. Dobra, 2,5 skrzydła, dobre? 2,5? 2,5. Dobre, czemu nie? W sumie? Dobra, 50-52 przekładnia. Na przekładniach to ja nie wiem, ja nie lubię. Dobra, dobra, to już jest dobrze. Geometria zawieszenia to mam prawa, lewa, to jest okej, okay, ale tu muszę coś... Aha, nie mogę zmienić zawieszenia. O cholera. Nie mogę zmienić zawieszenia, no tu będę tak się ślizgał. To muszę być ostrożny. I nagle wiesz, ktoś ci robi grożona w dupę i rozwalasz takiego Alonso. Nie, no, do tego nie dojdzie. Chociaż zapewne dojdzie. Ja też mam taką nadzieję, ale na pewno dojdzie. Dojdzie. Na pewno. Zobaczymy, ile jest w ogóle osób, bo byłoby 17, z czego ja mam 8 lokatę. Z czego mogłem być na spokojnie tak gdzieś z 5,
Pospieprzyłem te dwa, jak masz tą, jak masz ten wjazd na górę, nie? To prawa, ta lewa, prawa szybko. Nie wiem, kojarzę jak się nazywał ten zakręt, ale nie powiem ci teraz. Eurusz. Tak? Tak. Też zawsze mi się myli parabolika na mądzie z tą... Ja pieprzę, nie lewa. Jak masz po tej drugiej stronie. Dobra. Keramzytowy już spocone totalnie okrążenie. Ale on jest w ogóle spocony. Ile? Tyle to i ja wiem. 1,417. 1,417. A jak patrzyłem się u... Oglądacie Jarno? Ompro? No Jarno, no. Jarno, tak, no. On ma drugi najlepszy czas na świecie na Bergi. I on ma minutę 39,997. A jaki jest najszybszy w ogóle na świecie? To jest minuta 39 i chyba 80. Znaczy 800 coś. Aha. Nie wiem. Mój w ogóle gościu, bo ja mam taką tam ligę, o której mnie zaprosił Bewet. Tam gościu mówił, że na Chinach ma gościu czas poniżej minuty 29. Weszliśmy sobie, a tam rekord świata, a czy rekord świata? Rekord tego toru to jest chyba 20, to jest minuta 28 i to ledwo. A czy ledwo? Tak, ledwo, czy, bo... Jakiego toru? Chin? Chin czy tego? Chin. I gościu mówił, że ma tam minutę 29 na Chinach i... Później się okazało, że... Ja na Chinach mam... Ja na Chinach mam 1,29,9, więc... Czekaj... 20... Nie, 19. Dobra, powiem. 19. Bo on w ogóle był nieogarem, bo on... Jak zaczął wyścig w Chinach, to... Zrobił... Morbi 1,424. Zrobił taką, wiesz... 42,7, przebijają mnie. Która jest? Czekaj, jest... Good. No to masz tak, 2 minuty na wyjazdowe plus 20, plus to 15 sekund przy wyjeździe. Czyli teraz były 4 minuty. Dobra, muszę coś urwać. Ja wyjeżdżam za 20 sekund. O, ja wyjeżdżam o 50. Ja wiem, na liczniku. No chcę akurat na koniec, żeby już dwa przejazdy były po prostu. Tak, ja też. Ja wyjeżdżam. Wyjazd. Ja wyjeżdżam 5. Ja wyjeżdżam 5:40. Czyli no teraz. A wyjadek będzie 5 minut. Czy lepiej teraz? A może teraz? Nie, teraz, bo jeszcze masz 2 minuty na przejazdowe i ja jeszcze później sobie zrobię jedno kółko i ewentualnie drugie. A później aż pójdę spójnie, tak. No dobra, no to rób jak chcesz. Ja ci polecam, jak wyjeżdżasz z boksu, bo to podejrzewam, że ty to robisz, ale tak jest, tylko mówię, że sobie oszczędzasz sobie ERS? Czy tak, że jakby go wyłączasz, tak samo paliwo? Tak, na wyjazdowe wyłączam. No i dobrze, i zawsze jak, nie wiem, ja robię tak, że jak jestem na wyjazdowym, to jadę tylko na szóstym biegu. Bo opony się wtedy nie nagrzewają, ani też jakby nie tracą tej. To też jest fajny tip. So far, our fastest lap is a 1:44.8. Właśnie nie mogę doczekać, aż się będą wpychali, żeby wyprzedzać na tym... No, to mówiłeś, ten zakręt T2, nie? Ten dla Rusz. Eurusz. Tak. Ja się nie mogę doczekać, aż tam ktoś chłopiec zrobi na pierwszym okrążeniu, nawet może na drugim. Bo tam podejrzewam, że na pewno ktoś tam zrobi Huberta. Ja w to wierzę. Ten... Może to zrobić. Na tarkę najechać i wylecieć. No i tyle. Chyba by prosił mi opanować sytuację jak Checo Perez w 2018, chociaż w to wątpię. No nie jest łatwo. No nie jest łatwo. Ale da no się. Na pewno. To jest da wykonalne. Się.
Dobra, oszczędzanie. No, ale na Eurusz to różnie bywało. Z wyprzedzaniem szczególnie. Wyprzedzanie będzie najgorsze na Eurusz. Ale jak już wyprzedzasz, to jest chyba tak, to wygląda świetnie. Chociaż ja raz ładnie wyprzedziłem. Bottas tak wyprzedzał w 2018. Nie wiem, widziałeś? Czekaj, nie pamiętam. Teraz już. Nie kojarzysz Bottasa? Jak chłopie wyprzedzał na tam Rarusz, tam chyba Gasly'ego. Bo tam było zamieszanie, jakby, nie wiem. Leclerc, jakby nie było Halo, to by stracił łeb. No. Więc fajne zamieszanie w sumie. Co, nie pamiętam jakoś. Jak to nie? Nie pamiętam. No to jest ten, co chyba Hulkenberg postanowił nie hamować do pierwszego zakrętu. Wjechał tak, to tak, McLarenia. Wjechał chyba w Alonso i Alonso przefrunął tak. Nad Leclerciem. Tak, i Alonso nad Leclerciem przefrunął. W 2019 Kimi zrobił karmę Verstappenowi. To było świetne. No błędy popełnią. No i po okrążeniu. Już mam pust. Nie, dobra, to już rezygnuję z tego okrążenia. Proszę dać sobie paliwo. Oj kurwa, jak zarzuciło to, bo no. Ojoj, kulbo, ojoj, jak... Celowo, bo już stwierdziłem, że to nie ma sensu, bo już pół sekundy miałem gorsze okrążenie, tyle błędów na popełniałem. Kubica, ale jeszcze się... mogę zrobić drugie, w sumie. Pocieszyć. Dobra, nieważne, że jest trzeci, tak. O, drugie faster, okej, okay. Mam faster sektor. Lepsze. Mam faster sektor, ja drugi. Ale to zapewne do tego, którego masz nad sobą, a nie do pole position. O to może, ale ja nie wiem. Ja to jest możliwe, bo ja bardzo uwielbiam jechać ten zakręt. A czy zakręt? Po prostu ten sektor jest dla mnie najlepszy na tym torze. Ja uwielbiam bardzo krętne. A się boję wyścigu, bo ja mam ten setup, na którym się ślizgam. Tak szczerze? W sumie mogłem być na pole position, bo spieprzyłem te dwa ostatnie zakręty, bo jestem siódmy. To zawieszenie. Mi sprawia problem, no. Potem mam 1.10 zawieszenie. Bo tam bardzo tam... Jak to się mówi, zrobiłem prawie Magnusena. Tylko muszę uważać. O! Robert Kubica! Ha! Co się stało? DSK dostał. O! Czyli... No to start i ostatni. No to P3 jak na razie. To chłopie, ja mam P6, jest dobrze. Ja jestem przed nim, on będzie się pchał pewnie do pierwszego dobra, zakrętu. Dobra, Kamul tego nie przebije, Clover nie wyjeżdża z boksu, to też nie Kaczka, nie Mikus. Ja też nie przebiję, no spokojnie. Dobra, to P3 w takim razie zostaje. Ja to też. Krix, Skórzak też raczej nie przebiją. Krix nie wiem jak jeździ, a Skórzak jest słaby. Jakbym tutaj tak właśnie teraz zrobił jak teraz, na tym zakręcie, na tym tak zwanej no chyba... zakręcie Giovinazziego. No chyba, że się przeliczyłem. Skórzak właśnie kończy pomiarowe. Zobaczymy, jaki będzie jego rezultat. Nie poprawił się w ogóle. Aha, w ogóle się nie poprawił. No to nice. Chyba, że w tym momencie zaczyna. Nie, on już miał pomiarowe. On już leci czas. Chyba robi czas teraz. No właśnie leci czas. Nie robi. To robi teraz drugi, jeżeli wjeżdża. Okej, pot nie przejeżdża na Max na Oróż. Robi czas. No ja teraz kończę. Jestem P6. Jest dobrze. Spieprzę to. Dobra, zostają Rix i Skórzak, ale oni tego nie przebiją, więc P3. Ile miałem? Wiesz? Nie wiem. Mam przewagę nad Kaczką. Nawet taką dużą. 400. Gdzie się rozwalił? Nie, on robi pomiarowe na 100%, bo jeszcze ma bardzo dużo hertz, czyli ten... No już by się dawno skończyło.
I miałby flagę przy swoim niku. Nie, słaby czas, bo jak wiesz, że ten zakręty... Nie. Będzie ten... Będzie? I Krix P6. A Skórzak chyba w ogóle się nie poprawił. Ósmy jest, ósmy chyba, bo dziewiąty. Zabrał mi pozycję. Dziewiąty. No to